Niedługo dźwigni mi się skończą. Znaczy, nie dźwignie, tylko gidy. O, znowu jest ten kapelutek. Mówię ci, jestem ciekaw, co on oznacza. Bo już na wcześniejszym mapie go znalazłem. Chyba, że to jest easter egg stricte. No chyba, że będzie potrzebny na przykład do jakiegoś achievementu. Rozwalić je czymś, o czym nie wiem. Wiecie, jakimś przedmiotem, o którym nie wiem. Czy cokolwiek innego. Wait, to wezwanie właściwie daje mi wbicie pucharu szybsze. A, ale w zamian się już nie otwierają. Dobra, odpaliłem jeden kryształ. No, czyli wychodzi chyba na zero. Rząd przyzywa sobie ludzi, ale daje tyle samo procent, co po prostu zbicie tego oka. To oko sobie zbijmy z kilometra chyba. Jeśli da radę. Da radę. Jeszcze 24% do wbicia. Na kolejny pucharek. I kolejna runa. I jakaś księga. Kryształowe ustrojstwa otaczające wir wodny mogą zamrozić jego niebezpiecznie wzburzone wody. Do uruchomienia magicznych maszyn potrzebujesz wszystkich kluczy runicznych. No, jeden już oddałem, drugi mam tutaj. Mówię to i muszę się starać, żeby nie spaść. Jest coś tu jeszcze poza tym? Z tyłu nic. A, więc nie on chyba. Czyli jeszcze tą jedną runę potrzebuję, która była wcześniej. Czyli będę musiał się trochę cofnąć. Tu nie wiem, jak tam przejść. Na drugą stronę tego mostu. No ale to mogę odłożyć. Oto się cofamy. Znowu rybki będę mogły mi zepnąć. Gdyby miały okazję. Ciąg za wajchę, krąg dwa razy. A widzi trzy. Tutaj nie zabijałem jednej z tych ryb. Tą właśnie chyba strzelającą. No i dobra, co tutaj zrobić? Jak tu przejść? Chyba, że fakt... Myślałem, że to gold. Faktycznie gdzieś tu. Nie jest to ściana do rozwalania, czy coś? Chyba nie. Tutaj była płotka wcześniej, czyli nie za dużo. A tu! Okej, okay, fajnie. Starożytny lud tego dawno zaginionego miasta próbował kiedyś okiełznać moc kryształów znajdujących się w jaskiniach pod nami. Teraz Zarok pragnie odkryć tajemnicę tej magicznej nauki. Ten szyb kopalniany prowadzi w głąb ziemi ku pewnej zgubie w kryształowych jaskiniach. I co, tu będzie potrzebny ostatni klucz? Który dostanę na przykład za zatrzymanie tych wód? I to będzie kolejny poziom? Tak, strzelam. Jeszcze 15%. Tylko szkoda, że wcześniej go nie zebrałem. Tego klucza. Ej, oczko tu jest kolejne. Tu, czyli... Nie wiem, gdzie to właściwie jest. Chyba, że tu mogę jakoś przejść. No. Nope. Na to mogę wejść? Też no. Nope. To cofamy się. Odłożyć runę. I zdobyć pewnie kolejną runę, która właśnie prowadzi do tego. Tylko nadal będzie mi brakować pucharku. I procent na puchar. Klucz samego pucharu, bo nie wiem, gdzie on jest.
Gdzieś tutaj było oczko do zniszczenia. A, bo tu jeszcze nie byłem, dobra. To może tam będzie puchar. Więc znowu ciąg. I ostatni kryształ, który idzie tu, nie? Jep. Tylko tutaj nie ma go. No to dajemy. Co się stanie? Choć mówili, że się zamrozi itp., no ale jak to będzie wyglądać? Okej. To... zawsze coś. Co to właściwie robi? Co ja mam tam skoczyć i się zabić? Czy to jednak zrobiło coś, nie wiem, otworzyło tam bramę mi dalej? Przekonajmy się. T-pose. Tak prawie. Podwodny level, okej. Tylko taki lepszy podwodny level, w którym się nie pływa. Bo nikt nie lubi pływania w grach. Już tutaj widać? Słoniki! Podwodne. Tak jak w realu. Cześć, słoniku podwodny. Ja będę walczyć z jakimś bossem, że dostaję tutaj potki. Szarżujmy. Kamera tak fajnie się ustawia. Może wyjdę po drugiej stronie bramy. O, kielich jest. Tylko brakuje mi paru procent. Kuźwa. I tak będzie mi brakować. 5% mi brakuje. Gdzie znajdę pozostałe 5%? O, jest tam kocz, oczko kolejne. Tu zobaczmy, czegoś nie ma jeszcze. Ukryty skarb. Nie za dużo golda, ale zawsze coś. Dobra, to weźmy, zmienimy na włócznie. A, zabiłem go. Dobra, ale nie takie oczko mi chodziło, ja potrzebuję czerwone oko. Albo pojedynczego... albo pojedynczego moba, albo oczko. Jest, mogę zebrać kielich. Tylko zobaczmy, co tutaj jest. Kolejny to. Dobra, na razie się cofniemy po kielich, bo nie wiem, gdzie jest koniec mapy. No, pewnie muszę odnieść tą runę, no ale weźmy ten kielich. Sala bohaterów czeka. No idź. Muszę dokupić w ogóle te dzidy. Tarczy na razie nie ulepszamy. Tylko włócznie. A golda już coraz mniej. Na początku prawie nic się nie wydawało, teraz od cholery tego idzie. HP mi poszło. Tu jest jeszcze oczko. Nie wiem, czy będzie warp. Kolejna dźwignia. A, czyli chyba i tak bym musiał tutaj przejść. Po prostu otwiera mi wyjście. Jeśli to jest ta sama miejscówka, w której aktualnie jestem. A niby kamera się odrodziła, bo nie chcę wpaść do wody czasem. O. To idziemy tu zobaczyć, czy czegoś nie ma. Runa. Gwiazd. I chyba tylko tyle. Tędy nie wyjdę. Więc mam chyba wszystko. No i to jest ta miejscówka. Więc idziemy do tej kopalni kryształów.
parę razy dźwigną. Prawie spadłem. Wasza myśli darił się mówiąc dary ryku. Czy mówisz o czymś innym kompletnie? Wchodzimy. Czyli kolejny level skończony i mamy salę bohaterów. Znowu. Jeden z ostatnich. A, chyba, że. A dragonie. Okej. Zobaczmy, co teraz dostanę i od kogo. Nie, przyjaciółka, nie chce już ze mną gadać. On też nie. Dostanę magiczny miecz, czy gadam z kimś wcześniejszym. Znowu z nim. Do krodźce, Fortiskej! Byłem gotów założyć się, że nie pożyjesz tak długo. Mam coś dla ciebie. Spodoba ci się. Chcesz? Chcę! Nie podoba mi się jakoś szczególnie. 150 golda. Będzie jeszcze mieczyk. Właśnie straciłem golda. Tym miałem rzucić. Ujdzie, ale jest zarazem. Mech. Zrzućmy im puchary w zamian. No i dobra. Kolejna mapka czeka. Te kopalnie tym razem będą, mam rozumieć. Cios maczugą to bolesna sprawa. Ale coś tam było napisane. Myślałem, że dwie mapy mi się odblokowały. Że to obok jeszcze. Te wieżyczki, co tam są. Kryształowe jaskinie. Enter. Kryształowe jaskinie. Gdzieś w tej jaskini spoczywa wielki smok, ale lepiej chyba zostawić go w spokoju. Czaszka bohatera na pewno pasowałaby do jego kolekcji. To chyba wiem, do czego mi był potrzebny kryształ. Ten na smoki. Co mam wykuł go. Zmieńmy sobie, porzucajmy demony. On, ja go nie zabiłem. Tego zabiłem. Chyba, że wtedy też zabiłem. On są jakieś dziwne słabsze. Dziwnie słabsze, o. Puchar już jest na starcie. Dużo słabsze są niż tam były w tamtym poziomie. Co mi powiesz? Starożytne miasto Melomid zostało zniszczone przez istoty zwane Nosorosztotaurami. Taurami, a nie Zaurami. Zahibernowane w głębi tych jaskiń. Używają kryształów, żeby przedłużyć swe bezwartościowe żywoty. Okej. To jest on? Zabiłem go właśnie bez zobaczenia, jak on wygląda. Wrogowie? Mówię, tych dwóch mnie zastanawia. Jakaś roślinka? I... może roślinka. Co to są, przyjaciele? Czy bossowie? Dłonio smoki. To jest to, co było w wodzie. Ale teraz mi się pokazało chyba, nie? Że coś się dodało. Subaquaticus pachydermis draconus. Jeden z największych cudów natury, który występuje tylko w jednym miejscu, w jeziorach Galomer. Te łagodne stworzenia powstały z przypadkowego spotkania słonia i smoka. Miłość naprawdę nie zna granic. Jak słodko. Ma to sens, że słonie i smoki pochodzą z połączenia słonia i smoka. No tutaj nie mam tego. O to mi pewnie zrobi most, abym mógł przedostać się dalej. A, to jest to. To co było w tym katedrze. Gremliny, co okradają mnie. Kolejny hajs. Na razie tu.
Wszystkie nietoperki trzeba wybić. O, boom, zróbmy. W wysokim stopniu urażenia. Nie mogą mi okradać. Już raz mi okradły, to mi wystarczy do osiągnięcia. O, to jest to coś nowego, mam rozumieć. Te minotauro rłaki. O, teraz na pewno mam wpis. Tylko, no zabijmy tego głupiego nietoperka. Dziękuję. To zobaczmy. Nosorożcotaury. Pechowa wyprawa górnicza mieszkańców Melomit doprowadziła do tragicznego i brutalnego odwetu ze strony nosorożcotaurów. Po tych wydarzeniach weszły w stan hibernacji. Nic nie drażni ich bardziej niż przedwczesna pobudka, a dla nich każda godzina przed 14 to za wcześnie. Dla mnie też. Dobra, oni są w miarę łatwi chyba. Przynajmniej pojedynczy jak są. Jak nie ma ich grupki, no to jest w miarę łatwo. Chciałem ci tylko okraść. O, tarcza srebrna. Ow. Patrząc na to, ile to kosztuje, no to dosyć sporo mi zabrał. Dobra, zobaczmy, co będzie tu. Poza healem. Oczywiście sobie naładuję wszystko. Oj, źródełko wygasło. O, hajs. Nie wiem, ile ale jest. Wyłączmy sobie na razie interfejs. Mówię, ładnie wygląda bez interfejsu. Ale z drugiej strony się nie da grać, jak nie wiesz, ile ci HP zostało. Znaczy, da się grać, ale bardziej uważasz, jak nie masz już HP żadnego. I wiesz, ile ci tarczy zostało. O, na przykład ta mi padła już. Czym się bronię? A, ręką. Jakaś książka, runa. Kolejny nosorożotarłec. I sklepikarz. Mam coś do kupienia? Nowej tarczy na razie nie chcę. Na razie nic. Tam będzie? Bądź ostrożny w tych jaskiniach, ponieważ znajduje się tam legowisko wstrętnego smoka. Mam na niego kryształ. Czyli mam na rozumieć, że to po prostu będzie boss tej krainy. A muszę się wrócić jeszcze trochę. Tutaj chyba, nie? Na prawo. Będzie. Mhm. Miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Dobra, jest tam runa. Właściwie mogę starszą przejść. Tyle wystarczyło. O nie, nadal mi chwila to. Jednak się nie wykończyło źródełko w takim razie. Miło. Tylko zaraz mam po tarczy. Jest skrzyneczka, na początku minotauru zaura zabijmy. Na styk się użyło. Dobra, goldy. No muszę trochę oszczędzić te tarcze. Właśnie prawie mi pękła. Tylko żeby chociaż jedna mi została. Na bardziej takie właśnie meteorytki, czy cokolwiek spadającego z nieba, czy na bossa. Na smokeła. Gdzie on? Dobra, chyba umrze już. Dziękuję, 83%. Dobra, zróbmy ryzyko.
Choć to mówię, prawie golda mi chyba nie daje. Prawie w ogóle. 661, ile będę miał? Dobra, 9 daje mi. Not bad. To nie, czy ja czegoś tam nie zapomniałem. Chyba mnie nie trafił. Teraz mi chyba trafił. Mogę właściwie tym w niego nawalać. Jak na taki bliski dystans. Zamiast rzucaniem. Niepotrzebnie. No tutaj mogę tym, bo to jest na daleki dystans. No jeszcze 5%. Tu jest skrzyneczka i kolejny minotaurozaur. I teraz dobijmy go. Mogę zebrać kielich. Nie wiem, gdzie to jest powrót, niestety. To się nie zapadło jeszcze, nie? Dobra, jeszcze nie. No to powracamy przez całą mapę. Aż do kielicha. Tam będę mógł wejść, ale to po zdobyciu kielicha, bo nie wiem, gdzie jest dalsza droga. Chyba, że to był powrót do początku, ale no... Wolę na początku zdobyć ten kielich, potem sobie popróbować wszystko. Gdzie jest smok, gdzie jest powrót do początku. Jeśli takowy jest. To będzie gdzieś tu. A i tak musiałbym się wrócić. Dobra, nieważne, ale weźmy to. Tu nie? Nie tu. Nie, to nie tu. Tu mi się wszystko myli przez tą zmianę kamery nagle. A ja spadłem chyba stąd. No nie wskoczę raczej do góry. To niepotrzebnie się cofałem. Zastanawiam się, czy na początku... O, heal. Healnąć się mogę. Zawsze coś. Zastanawiam się, czy na początku wbić tutaj, do tej wody. Dobra, Wolf. Czy właśnie tam iść dalej? Wrednego starego smoka można przyzwać, umieszczając dwa smocze klejnoty w oczodołach. No, tylko jeden. Zrzędliwy smok rzadko wychodzi na zewnątrz, ponieważ obawia się, że dach zwali mu się na głowę. Ja mam niestety tylko jeden. Ale można go pokradać, smoki lubią, jak się je okrada. Zabrać mu runę, którą właśnie potrzebowałem. Dobra, golda trochę oddało. I tarcza srebrna. Maczuga. Mech. Tu się da wejść? No. Nope. I które gdzieś stąd wyjdzie smok, mam rozumieć. I dobra, lecimy tu. Chyba, że te kamyki, które się zawalały, już się zawaliły. Bo coś się tam zawalało. No i zobaczmy, co to będzie. A, powrót do tego samego miejsca. Gdzie jest ten kielich? Miejsca. Gdzie jest ten kielich? Mówię, ta zmiana kamery jest trochę drażniąca. Myląca. Nie wiem, w którą stronę mam iść przez to. A wydaje mi się, że widziałem już ten kielich wcześniej. Chyba, że rypuje mi się poziomy. No tu go nie było, nie? Chyba nie. Dobra, na razie pójdźmy tam. Może mi się rypły poziomy. Najwyżej zrobię go ponownie. Może mi się kamera zmienić, bo tak się źle chodzi. Halo, kamero. O, moby. No nie, no nie ma kielika. Fajnie przy okazji wiedzieć, ale no nie ma tutaj. Muszę gdzieś go indziej poszukać. Ta kamera to masakra w tym miejscu.
Gdzie jest ten kielich? Aha, tu jest przejście, dobra. A przez tą kamerę to tak słabo było widać. Dobrze, że nie wbiłem dalej. W takim razie. I kolejny poziom na 100% zrobiony. I tutaj to było? Tak, tutaj. Znowu zmiana kamery. Na cudne chodzenie ze ślizganiem się dodatkowo. No to lecimy do sali bohaterów po raz kolejny dziś. No i kolejny mam poziom na 100%. No prawie 100%, bo muszę zebrać ten jeden kryształ jeszcze. O, chyba pogadam sobie teraz z tym nowym mieczem. Znaczy z tym człowiekiem, co ma miecz. Ostatni. Siemano Dan, co dobrego? O. Powiedz, masz jakiś magiczny miecz? Mam. Mam. Oszusto jeden. Co? Daniel, człowieku, nie możesz walczyć z armią nieumarłych, nie mając magicznego miecza. Weź mój, nigdy nie będziesz musiał ostrzyć innej klingi, albo nie nazywam się Dirk Niezłomny. Magiczna tarcza to za mało, nieważne co mówi ten lalusiowaty tempak z Turngard. Ani bo oni mieli interakcje pomiędzy sobą jakieś. Chłopak, wolałbym iść do walki z tacą na herbatę niż z tą jego kiepską, babską tarczą. Dobra, zobaczmy. Miecz. Zajebiście wygląda, jak jakieś ostrze Olimpu czy coś. W tym stylu. Gdzie potężnie. Mówiąc jak ostrze Olimpu czy coś podobnego. Sprawdźmy sobie miecz. W kolejnym poziomie. No bo tam jeszcze potrzebuję jedną ten. Jeden ten kryształ. Smoka.